Przynajmniej ty zrób mi tę przyjemność i wynagrodź mi ich niewdzięczność tak dobrze, jak tylko możesz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, te słowa wypowiedział Jezus Chrystus w jednym ze swoich objawień do świętej Małgorzaty Marii Alakok. Oczywiście nie chodzi tu o cierpienie, które nasz Zbawiciel wznosił w swojej męce. Tu chodzi o nadużycie i obelgi, które są mu wyrządzane w dzisiejszych czasach. Zbyt dobrze znamy fakt, że wielu katolików nie chodzi już do kościoła, nie modli się i żyje w grzechu ciężkim. Właśnie dlatego Najświętsze Serce Jezusa zasługuje na szczególne uwielbienie, miłość i pokutę. Pius XI zajmuje się istotnym elementem czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w encyklikie Najmiłosierniejszy Odkupiciel. Zadość uczynieniem, wynagradzaniem i pokutą. Dokładnie tym, o co Jezus Chrystus prosił świętą Małgorzatę Marię Alakok w swoim objawieniu. O wynagrodzenie swojemu Najświętszemu Sercu. Papież mówi, że sprawiedliwość zobowiązuje nas do zadośćuczynienia Bogu i do wynagrodzenia naszych grzechów poprzez pokutę. Miłość prowadzi nas do cierpienia z cierpiącym i obelżywym Chrystusem i ucieszyć Go przynajmniej w tym stopniu, w którym my słabi ludzie tylko potrafimy. Pius XI wyjaśnia ten obowiązek sprawiedliwości tym, że cała ludzkość jest obowiązana do pokuty za grzech pierworodnej Adama i za swoje grzechy osobiste. Przed grzechem pierworodnym Adama i Ewy cieszyli się oni nieuszkodzonym pierwotnym stanem. Ich wola i intelekt były silne i bystre, byli wolni od błędów i chcieli tego, czego Bóg chciał. Podobali się Bogu i cieszyli się swobodnym kontaktem z Nim. Bóg umieścił ich w pięknym ogrodzie, który Adam powinien był pielęgować i utrzymywać. Ewa była przy nim jako pomocniczka. Jako miło spędzali czas w przyjemnej świeżości ogrodu, wypełniali zadania Boga z miłości do Niego i podziwiali dzieła Boże ze zdumieniem. Ale ta radość została zniszczona przez pierwszy grzech. Adam i Ewa złamali przykazanie Boże i zadali nieszczęście sobie i całemu swojemu potomstwu. Oprócz winy za grzech pierworodny człowiek stał się znacznie bardziej podatny na inne grzechy osobiste, które niestety często popełnia. Z powodu grzechu musimy mozolnie odżywiać się z ziemi każdego dnia naszego życia i jeść nasz chleb w pocie twarzy. Nastały też choroby i dyskomfort. Taka rzeczywistość człowieka wygląda smutno. Ale wiemy, że Syn Boży stał się człowiekiem. Z miłości do nas przyjął ludzką naturę, aby odkupić nas od grzechu i sprawić, byśmy znów podobali się Bogu. Przyprowadził nas do swojego Kościoła, darował nam chrzest i inne sakramenty. Ukazał nam drogę do nieba i pokazał prawdziwe znaczenie cierpienia poprzez swoje własne cierpienie. Tym bardziej wezwał nas do uczestnictwa w Jego cierpieniu, aby uczestniczyć w dziele zbawienia. My, chrześcijanie, widzimy
Wtedy i rozumiemy o wiele bardziej niż inni i jesteśmy szczęśliwi, ponieważ mamy osobistą i głęboką relację z Chrystusem, z tym, który nas kocha nieskończenie i chce przyciągnąć nas do swego kochającego serca. Nasz Pan widzi niełcę dzisiejszego dnia, gdy tak wielu ludzi jest są zgubionych i dlatego chcę dać środki, aby nie zgubili się, ale poznali prawdę. Jezus Chrystus, mój dobry mistrz, mówi święta Małgorzata Maria, pokazał mi swoje kochające i miłe serce, z którego wytryskują płomienie Jego boskiej miłości. Potem powiedział mi niewymowne tajemnice swojej wielkiej miłości i pozwolił mi zobaczyć, do jakiej głębiny On skłonił się do kochania ludzi, od których doświadcza tylko niewdzięczności i złego osądu. Odpowiadajmy chętnie na prośbę Najświętszego Serca Pana Jezusa i czyńmy zadośćuczynienie, wynagrodzenie i pokutę zgodnie ze słowami papieża Piusa XI, żeby zadośćuczynić za własne grzechy i grzechy innych. Tym samym będziemy uczestniczyć w boskim planie zbawienia. Będziemy więc tym samym wzrastać w miłości do Pana Boga i radować się z cudownych dzieł Jego miłosierdzia. Niech Najświętsze Serce Jezusa nam pomoże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.